Nie, proszę, nie! Nie! Zaraz! Czekaj! O, kochanie! Taylor? O! A co się tu dzieje? Cóż, kochanie, normalnie nie uwierzysz. Właśnie rozebrała mnie... binda. Żarty sobie robisz? Nie, sam zobacz. Hej, piękno. Chyba bardzo się śpieszyłaś. Zadzwoń, jak będziesz sama. Co? Kto to jest? Kochanie, ja nie mam pojęcia. Kochanie? To twój narzeczony, czy co? Tak, tak jakby. Rety, wybacz. Nie miałem pojęcia, że jesteś już w hotelu. Co to miało znaczyć? Ona mówiła, że prędko nie wrócisz. Co? Nieprawda. Ej, to nic poważnego, łapiesz? Przysięgam, że to ona mnie uwiodła, naprawdę. Przysięgasz? Co za bzdury wygadujesz? Kim ty jesteś i skąd masz tę sukienkę? Kochanie, proszę, posłuchaj. Przysięgam, nie mam pojęcia, o czym on mówi. Naprawdę to winda mnie rozebrała. Zamknij się! Przestań gadać bzdury! Ile razy się z nią spotkałeś? No, widzieliśmy się zaledwie kilka razy. Ale było nieziemsko, jeśli wiesz, o czym mówię. Świr! Kochanie, co ty robisz? Ślub odwołany. Powodzenia! Kochanie! Mam tego proszę. Naprawdę dość! Zostaw mnie! Nie, kochanie! Stop! Zatrzymaj windę! Posłuchaj, nigdy wcześniej nie widziałam tego faceta. To ty! Co ona tu robi? O, cześć! My się znamy? Oczywiście, że tak. To ty mnie tak urządziłaś. Taylor, uspokój się. Proszę. Co ja niby zrobiłam? Przestań, widzę cię pierwszy raz. Ściągnęłaś ze mnie w windzie tę sukienkę. O, kotku. Mieszkam na parterze i nie korzystam z windy. Na pewno mnie z kimś pomyliłaś. O, ciężko byłoby cię z kimś pomylić. Taylor, co ty właściwie teraz wyprawiasz? Co ona tu robi? Dlaczego jest w naszym pokoju? Kto to jest? Więc, to moja ex. Mieszka w naszym hotelu. Wpadliśmy na siebie dzisiaj rano i zaprosiłem ją tutaj. Masz z tym jakiś problem? A może chciałaś zaprosić kogoś do naszej sypialni? Twoja była oskarża mnie o zdradę. Że co? O, zdradziłaś Lukiego? Nie! I wiesz o tym! Skąd mam to wiedzieć? Ponieważ wszystko ukartowałaś! Skoro sądzisz, że to ja, udowodnij to. Co? Masz na to dowód? O... Tak myślałam. To jest niedorzeczne. Po co odgrywasz tę całą szopkę? Oczekujesz szczerości? Dobra! Naprawdę żałuję, że zacząłem się z tobą spotykać i zerwałem z Jessiką. A wiesz dlaczego? Bo ona nigdy mnie nie zdradziła. A ty to zrobiłaś. A więc... Jess, miałabyś ochotę pójść ze mną na spacer? Taylor będzie miała chwilę, żeby się spakować. Oddaj klucze pokojówce. Nie mam ochoty cię widzieć. Nie chcę cię nigdy więcej oglądać. Ale pa, pa. Kochana, chciałbym ci pomóc, ale muszę mieć zezwolenie, żeby udostępnić ci nagrania z kamer. Dobrze. Kumam. To jak? No wiesz... Franklin? Oba! Jest zezwolenie. Tak, zaraz. To? Tak, o, to ja. Tak? Co to? Dziwne. Nic nie rozumiem. Zaraz. Co to jest? Nie wiem dlaczego, ale nagranie z windy zniknęło. Tak, jakby ktoś je usunął. Chwila.
Chcesz powiedzieć, że ktoś tak po prostu wszedł sobie do tego pomieszczenia i skasował nagranie? O, nie, no jak? To nie działa w ten sposób. Trzeba uzyskać dostęp, żeby skasować jakieś nagranie. Musiał to zrobić pracownik hotelu, ale nie mam pojęcia, kto to mógł być. Nagranie chyba w ogóle się nie zapisało. Czekaj, kto to jest? On? Tak, on. Możesz zbliżyć? Tak, jasne. To jest nasz nowy barman, Cody. Barman? Cody. Cody... Co ja ci zrobiłam? Hej! Ty, barmanie, od 7 boleści, zrób użytek z resztek swojego mózgu. Jeśli zaraz nie powiesz mi prawdy, nie wyjawisz mi wszystkiego, to przez resztę swojego życia będziesz pił przez słomkę. Nie tylko odżywki dla mięśnia. Okej, dobra, wystarczy! Weź wyluzuj! O, Jezu, moje oczy! Okej, to sprawka Jessiki. Zapłaciła mi, żebym cię wrobił i zatarł ślady. Już, wyluzuj! Ha. Jessiki? Tak! Ale dlaczego się na to zgodziłeś? Potrzebowałem forsy. Bo mam narzeczoną i chcę się jej oświadczyć. Chcę kupić porządny pierścionek. Ale jestem tylko barmanem. I nie stać mnie na to wszystko. Jezu. Tak robi prawdziwy facet? Nie miałem wyboru. A co gdyby ktoś wrobił ją w ten sam sposób? Patrzyłbyś, jak zalewa się łzami? Zdajesz sobie sprawę, jak bardzo to boli? Dobrze. Teraz słuchaj. Nie powiem nikomu, co zrobiłeś, jeśli pomożesz mi odegrać się na Jessice. Jeśli zależy ci, by ocalić pracę i związek, zrobisz, co ci powiem. Ty pomożesz mnie, a ja tobie? Tak. Zgoda. Dobrze. Przepraszam za to. Czy ktoś mnie słyszy? Tak, halo? Właśnie zacięłam się we windzie. No tak, wiemy o tym. Super, więc wypuśćcie mnie. Obawiam się, że to niemożliwe. Takie niebezpieczne świruski powinno się izolować od ludzi. Co, Taylor? Czy to ty? Taylor! Co, myślałaś, że tak to zostawię? Orety, to nie jest zabawne. Nikt nie twierdzi, że jest, Jess. Zabawa skończona. Gramy na serio. Otwieraj te drzwi! Jasne. Otworzę je. Kiedy zdejmiesz z siebie sukienkę? Co? O, pewnie. Nic z tego. Tlenu w tej windzie wystarczy na wiele, wiele dni, więc wcale się nie boję! Jess... Głupiutka jesteś. Nie zamierzałam więzić cię tam przez kilka dni. Co ty robisz, Taylor? Zgadałam się z twoim wspólnikiem, Cody. Więc lepiej rób, co mówię, bo teraz ja zarządzam tą windą. Nie! Masz 30 sekund, zegar tyka. Nie, proszę, nie zrobisz tego! 28. 27. Nie! 26. Co ty myślisz? 25. 24. Chcesz mnie zabić? 24. Musiałam zniszczyć 22, mu życie! 21. Przepraszam, wypuść mnie! 8. 6. 3. 2. 1. Dobra! Wypuść mnie! Brawo. Bez odbioru. Ładnie. Hej! Oddaj mi ją! Jess, nie rozumiem. Rozstaliśmy się w zgodzie. Mieliśmy być przyjaciółmi. Dlaczego to zrobiłaś? Jesteś taki głupi? Może wciąż cię kocham? Czemu wam ma być dobrze, gdy ja jestem nieszczęśliwa?
Wiesz, co ci powiem? Nawet jeśli kogoś kochasz, nie możesz niszczyć mu życia. Nie masz takiego prawa. Więc może... No wiesz, zamiast skupiać się na niszczeniu czyjegoś życia, może lepiej zajmij się własnym. Do zobaczenia nigdy. Czekaj! Co? Ta winda nadal nie działa. I co? Jak mam się dostać do pokoju? Jestem naga! To już twój problem. A twój kumpel Cody zablokował ci kartę. Więc będziesz musiała wyjść na zewnątrz. Tylko nie zmarznij. Nienawidzę cię!